Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kazimierz Tępień, jestem profesorem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj Państwu opowiem o zderzeniach, potencjalnych zderzeniach faktycznych, które już nastąpiły, różnych ciał z Układu Słonecznego uderzających w Ziemię. Zacznę od tego, że przypomnę Państwu, że ostatnio prasa doniosła o wzroście prawdopodobieństwa kolizji asteroidy Bennu z Ziemią. To jest spora asteroida, więc sprawa jest interesująca. To prawdopodobieństwo wciąż jest niewielkie, ale jednak większe niż dawniej to szacowano. Powstaje pytanie, czemu takie oceny się wciąż zmieniają dla różnych asteroid? Czy nie można tego policzyć raz na zawsze porządnie, wystarczającą dokładnością, żeby wiedzieć, jakie są szanse zderzenia danej asteroidy z Ziemią? A tak w ogóle, jak wygląda sprawa zderzeń Ziemi z asteroidami i kometami? Czy mamy się czego bać? My w sensie ludzkości, czyli w długiej skali czasowej, a tym bardziej my żyjący obecnie. Spróbuję odpowiedzieć Państwu krótko na te właśnie pytania. Przejdę zatem do obrazków. Ziemia jest stale bombardowana przez ciała o bardzo różnych masach. Przepraszam. Na Ziemię spadają obiekty od drobnych fragmentów, znaczy od pyłu, od drobin pyłu, aż do masywnych, dużych asteroid. Oceniamy, że na Ziemię spada około 100 ton materii na dobę, przy czym to praktycznie większość, olbrzymia większość, praktycznie całość, to jest właśnie pył. Ten, który obserwujemy w postaci meteorów, bo te drobinki pyłu ulegają spaleniu jeszcze wysoko w atmosferze. Wprawdzie wydawałoby się, że jeżeli tyle ton materii spada na dobę, no to masa Ziemi powinna rosnąć, dlatego że przecież już Ziemia istnieje 4,5 miliarda lat. To powinno być jakoś widoczne. Ale musimy być świadomi tego, że tak naprawdę netto masa Ziemi maleje, dlatego że z drugiej strony Ziemia traci gazy, uciekają one z atmosfery. Głównie znowuż najwięcej jest wodoru. Wodór, który w różnych reakcjach na Ziemi, w wodzie, pod powierzchnią Ziemi zachodzi, ten wodór wolny ulata w górę atmosfery i ucieka od nas całkowicie z Ziemi. Ale oprócz tego, że możemy ocenić całkowitą ilość materii, no to różnego rodzaju oceny na podstawie obserwacji tego, co się zdarza, pozwalają nam ocenić, jakie jest prawdopodobieństwo, czy też jak często, można to w ten sposób ująć, jak często na Ziemię spadają ciała o różnych masach. I okazuje się, że mniej więcej co 3 godziny spada obiekt o rozmiarze z grubsza 10 cm. To jest ilustracja takiego meteorytu. Co 30 lat mniej więcej, pamiętajmy, że to są szacunki, ale nie takie bardzo niepewne. Co 30 lat spada obiekt o rozmiarze z grubsza 10 metrów. Tu przypomnę Państwu, że w 2013 roku, 8 lat temu, w lutym 2013 roku nad miastem Czelabińsk w Rosji rozsypał się meteor, który miał rozmiar łączny, jak szacujemy teraz, około 20 metrów. To była dosyć głośna wtedy sprawa, bo bardzo rzadko się zdarzało w historii, żeby meteoryt, właśnie jeden pojedynczy, czy też ich rój, w momencie jak się to wpadające do atmosfery ciało rozpada na szereg fragmentów, żeby to akurat zdarzyło się tak, że spada na miasto. To był pierwszy taki wypadek w historii. Tu przy okazji pokazuję Państwu obrazek, zdjęcie największego istniejącego meteorytu, który ma rozmiar około 3 na 3 metry, jest metalowy, żelazny. No i to nie oznacza, że to jest największy, jaki spadł. Po prostu to jest największy jeden kawałek, jaki znamy. No, kontynuując dalej te informacje, mniej więcej szacujemy, że co 60 tysięcy lat spada na Ziemię obiekt o rozmiarze pół kilometra, 500 metrów.
No i to powoduje, jak szacujemy, klęskę lokalną na obszarze około 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. 500 metrów to jest właśnie rozmiar asteroidy Bennu. Co milion dwa spada na Ziemię obiekt o rozmiarze około 2 kilometrów i to już może spowodować globalne zmiany klimatu na całej Ziemi, oczywiście dużo rozleglejsze zniszczenia niż te mniejsze. No i znowu szacujemy, że mniej więcej co około 100 milionów lat spada na Ziemię obiekt o rozmiarze rzędu 10 kilometrów. Wtedy już jest globalna katastrofa, wielkie wymieranie. Przykładem tego jest asteroida Chicxulub, która 65 milionów lat temu zabiła dinozaury i zabiła około 75% gatunków wszystkich zwierząt, które były wtedy na Ziemi. Oczywiście im większy fragment, im większy rozmiar tego ciała uderzającego w Ziemię, tym te szacunki są mniej pewne, bo mamy oczywiście teraz tą uboższą statystykę, ale tym niemniej no, tak to mniej więcej oceniamy. Gdyby Ziemia była podobna na przykład do Księżyca lub do Merkurego, każde ciało, które uderzyłoby w Ziemię, zostawiłoby krater, to Ziemia byłaby tak samo podziobana kraterami jak właśnie na przykład Księżyc. Tylko dzięki temu, że mamy cały czas te procesy, które zachodzą na Ziemi, atmosferyczne, oprócz tego ruchy płyt tektonicznych, to wszystko powoduje, że się zacierają stosunkowo szybko ślady dużych uderzeń, choć potrafimy w niektórych wypadkach znaleźć, mimo słabej widoczności, potrafimy znaleźć ślady, na przykład ślady kraterów o rozmiarach właśnie rzędu 100 czy nawet 200 kilometrów. Także te szacunki są, jak mówię, niezbyt pewne, ale one z grubsza informują nas, czego się możemy ewentualnie w przyszłości spodziewać. Skąd się biorą te wszystkie ciała? Skąd się biorą te planetoidy czy asteroidy? Pamiętajmy, że te dwa słowa są równoważne. Możemy użyć zarówno słowa asteroida, jak i planetoida. Otóż źródłem planetoid jest pas, który znajduje się między orbitami Marsa i Jowisza. Na obrazku widzimy Układ Słoneczny, Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars i potem jest następna orbita Jowisza i między nimi widzą Państwo dużą liczbę punkcików o różnych kolorach. No nie jest ważne, te kolory są dla nas w tej chwili nieinteresujące. Ważne jest to, że my w tej chwili znamy orbity około 250 000 tych asteroid i każdemu punkcikowi odpowiada rzeczywista, zmierzona przez nas pozycja na płaszczyźnie ekliptycznej Układu Słonecznego. Są zresztą animacje, które pokazują, jak te planetoidy się roją. Także śledzimy około 250 000 z nich. Nazwy własne ma około 16 tysięcy, ale ich tak naprawdę jest wiele milionów. Tyle tylko, że no oczywiście obserwujemy i śledzimy największe z nich, natomiast te drobniejsze, jest ich zbyt wiele, żeby je pilnie śledzić. W każdym razie one są źródłem tych większych ciał poza pyłem. Pył też, ale pył nie tylko pochodzi z pasa asteroid. Natomiast wszystkie takie większe ciała, o których poprzednio przed chwilą mówiłem, one pochodzą właśnie z tego pasa. Więc olbrzymia większość tych planetoid okrąża Słońce właśnie mając tory zawarte pomiędzy Marsem i Jowiszem. Jednakże istnieją grupy planetoid, które mają orbity albo dotykające orbity Ziemi, albo najbliższe położenia Słońca, czyli tak zwane peryhelia, są wręcz wewnątrz orbity słonecznej, co oznacza, że ich orbity i orbity Ziemi przecinają się. Przecinają się wprost, oczywiście w rzucie takim płaskim. No w przestrzeni te nachylenia orbit mogą być nieco inne, no ale tym niemniej zawsze istnieje możliwość zbliżenia, a w krańcowym wypadku zderzenia takiego ciała z Ziemią. Jeśli chodzi o te asteroidy bliskie Ziemi, wyróżniamy
Znaczy to jest umowny podział na grupę, na asteroidy grupy Ateny i asteroidy grupy Apollo, które mają peryhelia wewnątrz orbity Ziemi, czyli właśnie one, ich orbity przecinają orbity Ziemi. Natomiast grupa Amora ma peryhelia tuż poza orbitą Ziemi. Także tu na przykład jest przykład takiej orbity Amor, która, przepraszam, orbita Ziemi jest na niebiesko i tutaj ona się zbliża w najbliższym punkcie odsłonecznym, ona się zbliża, prawie jest styczna do orbity Ziemi. Otóż asteroidy grup Ateny i Apollo, ponieważ one przecinają orbitę Ziemi, stanowią w sumie potencjalne ryzyko zderzenia. Może się zdarzyć w którymś momencie tak, że akurat znajdą się w punkcie, czy też w okolicy punktu przecięcia, wtedy, kiedy jest tam również Ziemia, no i wtedy istnieje jakieś zagrożenie. Asteroidy z grupy Amora raczej nie powinny stanowić takiego zagrożenia, chyba że zmienią swoje orbity na kolizyjne. I o zmianach orbity będę za chwilkę mówił, dlatego że właśnie te orbity nie są absolutnie stabilne i niezmienne w czasie, tylko niestety ulegają pewnym zmianom. No, jeżeli nas interesują teraz, jakie są potencjalne zagrożenia związane z tymi asteroidami, które są bliskie Ziemi, to największą asteroidą z grupy Apollo jest asteroida Sisyfus, po polsku Syzyf, którego dobrze znamy z mitologii greckiej. Ona ma rozmiar około 7 km, a zatem porównywalny z tą asteroidą, która uderzyła w Ziemię 65 milionów lat temu. Nieco mniejszy Apophis w swoim czasie 300-metrowy wywołał alarm groźbą zderzenia w 2029 roku, ale potem się okazało, że dokładniejsze rachunki pokazały, że może dojść do niego w 2068 roku, ale na razie to zagrożenie nie jest takie bardzo wysokie. No więc znamy około 2000 obiektów potencjalnie niebezpiecznych, przy czym około 160 z nich ma rozmiary ponad kilometra, więc jest to spora część. Oczywiście liczba obiektów potencjalnie niebezpiecznych rośnie z czasem. Musimy sobie to uświadomić, co nie oznacza, że naprawdę ich przybywa, tylko to oznacza, że my coraz więcej wiemy, my coraz więcej wykrywamy. Systematyczne obserwacje asteroid z tych grup potencjalnie zagrażających Ziemi są prowadzone nie od tak bardzo dawna i oczywiście coraz to nowe obiekty, zresztą również o coraz to mniejszych rozmiarach, są odkrywane i już potem są pilnie śledzone, już są prowadzone odpowiednie obserwacje, tak żebyśmy poznali dokładnie orbity i mogli potem policzyć, czego się możemy spodziewać po nich w przyszłości. Także tak naprawdę liczba obiektów potencjalnie niebezpiecznych nie rośnie, natomiast może rosnąć poczucie zagrożenia, jak się dowiadujemy, jak dużo ich jest, a jeszcze musimy wiedzieć, że ciągle jeszcze jesteśmy dalecy od wykrycia wszystkich z nich, nawet takich sporych. No, jeśli chodzi o tą asteroidę, od której zacząłem moją pogadankę, asteroidę Bennu, należy do grupy Apollo. No, jak wspomniałem, ma rozmiar około 0,5 km, w związku z tym ma masę około 60 milionów ton i okres obiegu ma tylko odrobinę dłuższy niż Ziemia, rok i 71 dni. Jest to bardzo dokładnie zbadana asteroida, także w tej chwili mamy dokładne już dane, zarówno dotyczące jej przeszłości, jak i też, mamy nadzieję, dobrze znamy jej przyszłość, stąd właśnie te oceny, jakie są dosyć dużą precyzją, jest policzona ta ocena prawdopodobieństwa kolizji tej asteroidy z Ziemią. Niedawno specjalna misja OSIRIS-REx zbliżyła się do niej, długo bardzo ją badała z bliska i za pomocą specjalnego próbnika pobrała z niej, wylądowała na powierzchni Ziemi, na powierzchni tej asteroidy, pobrała około kilograma materii, która w tej chwili jest w drodze na Ziemię. Ta asteroida zbliży się do Ziemi, jak pokazują w tej chwili nasze najnowsze rachunki, w roku 2135. Wtedy nie oczekujemy żadnego zderzenia z Ziemią, ale to zbliżenie niedokładnie możemy policzyć
jak bardzo się zbliży do Ziemi, o czym właśnie za chwilę wspomnę czemu. Także, ale spodziewamy się, że wtedy będzie pod wpływem przyciągania ziemskiego i potem nieco później, 50 lat później, w 2188 roku, być może w Ziemię uderzy. No właśnie, teraz czemu nie możemy obliczyć dokładnie przyszłych losów asteroidy? Mamy przecież już teraz bardzo wysokiej jakości komputery, które potrafią obliczać z dużą prędkością bardzo skomplikowane rachunki. Możemy sobie dokładność zaprogramować na bardzo wiele cyfr. No to po prostu policzmy ten tor i oszacujmy, co będzie, jak to będzie wyglądało za rok, za dwa, za pięć, za sto czy za 500 lat. Otóż okazuje się, że to nie jest takie proste, dlatego że tak naprawdę to nie znamy, czy też nie potrafimy przewidzieć wszystkich sił, które działają na asteroidę w przyszłości. Jakie to są siły? Otóż najważniejsza siła, którą znamy oczywiście, to jest siła przyciągania grawitacyjnego Słońca. No to Słońce dominuje naturalnie w naszym Układzie, co oznacza, że i planety, i asteroidy, i komety, wszystkie krążą wokół Słońca, prawda? To, co Państwu pokazałem poprzednio, to jest właśnie obraz tego, że wszystkie te obiekty poruszają się pod wpływem pola grawitacyjnego Słońca i w zasadzie w grubym przybliżeniu, jakby nas tylko interesował z grubsza na przykład kształt orbity jakiegoś ciała, no to w pierwszym przybliżeniu możemy policzyć ten tor ciała, uwzględniając wyłącznie siłę pochodzącą od Słońca. Ale no, to jest tylko bardzo grube przybliżenie i w niektórych wypadkach może nam to wystarczyć, no ale gdybyśmy chcieli martwić się, czy jakieś drobne ciało, niewielkie ciało zbliży się do Ziemi, czy do innego obiektu, do jakiejś innej planety, no to jest grubo zbyt mało dokładne. Musimy sobie uświadomić, że trafienie asteroidą w Ziemię to jest coś tak, jakbyśmy próbowali trafić z ziarnkiem piasku w mały groszek, który jest w odległości wielu kilometrów. Oczywiście wtedy bardzo drobna niedokładność w tych warunkach początkowych, czyli w prędkości i kierunku, jaki nadamy temu ziarenku, to spowoduje bardzo istotne różnice, że trafi lub nie trafi. A zatem musimy uwzględnić kolejne siły, które występują w naszym Układzie i które właśnie wpływają też na tor każdego ciała. I to jest przyciąganie grawitacyjne od planet. Przy czym wśród planet z kolei najważniejszy jest bardzo masywny Jowisz, który ma masę ponad 300 razy większą niż Słońce. A jak pamiętamy, siła grawitacji jest proporcjonalna do masy ciała przyciągającego, czyli jego grawitacja, jego siła grawitacji jest, przyciągania grawitacyjnego jest ponad 300 razy większa niż przyciągania Ziemi. Więc ona jest bardzo ważna, ale oczywiście przy bardzo dokładnych rachunkach musimy wziąć pod uwagę wpływ wszystkich planet. Nie tylko Jowisza, ale wszystkich pozostałych planet. No, planety, jak się wydaje, poruszają się w sposób przewidywalny, więc nadal by się mogło wydawać naiwnie, że jaki to problem. No właśnie do programu komputerowego włączamy oddziaływanie z planetami i dalej liczymy jedziemy. I możemy bardzo precyzyjnie obliczyć przyszłe losy każdej asteroidy. No więc jednak ciągle nie do końca, dlatego że są jeszcze siły, których właśnie, jak wspomniałem Państwu, które są nieprzewidywalne. Oddziaływania grawitacyjne są przewidywalne, choć w zasadzie, znowu ja tu powinienem być może wspomnieć, że tory planet nie są idealnie powtarzalne. Również i tory planet, no bo one między sobą oddziaływują. Jest też cały szereg różnego rodzaju oddziaływań, które powoduje, że te tory planet też się odrobinkę zmieniają. Ale nie to jest najważniejsze. Ważniejsze jest to, że pojawiają się jeszcze siły, których działań zupełnie nie możemy w sposób bardzo dokładny i precyzyjny przewidzieć. Jakie to są siły? To są siły, które nazywamy, wynikają one z oddziaływań niegrawitacyjnych, więc nazywamy je siłami niegrawitacyjnymi. Najważniejsza z tych sił to jest siła wynikająca z tak zwanego efektu Jarkowskiego. Po angielsku to się przyjęło pisać przez Y na początku, Jarkowski efekt. Jan Jarkowski był Polakiem ze szlacheckiej rodziny, jego ojciec był
powstańcem styczniowym i potem po powstaniu wyemigrował do Rosji. Tam się urodził Jan Jarkowski i on zauważył, że wirująca planeta, asteroida, podobnie zresztą kometa, pochłania promieniowanie słoneczne oczywiście, zwłaszcza jak się w wypadku komet zbliża do Słońca, to jest bardzo silny efekt. W wypadku asteroid to jest nie taki bardzo, ale jednak. Część skierowana ku Słońcu, czyli jakbyśmy powiedzieli w odniesieniu do Ziemi, część dzienna planetoidy nagrzewa się od Słońca, czyli pochłania promieniowanie. A potem, ponieważ planetoida wiruje, to po jakimś czasie, no powiedzmy, że ten okres wirowania jest rzędu godzin, a zatem po paru godzinach ta nagrzana, nasłoneczniona część planetoidy obróci się i wtedy będzie planetoida wypromieniowywała to ciepło, które dostała od Słońca. A pamiętajmy, że wypromieniowanie oznacza wysyłanie fotonów, wysyłanie kwantów promieniowania i związany z tym jest również pęd. To znaczy promieniowanie jak opuszcza planetoidę, to wywiera na nią pęd. Czy też łącznie biorąc można powiedzieć, że to jest znaczy zmiana pędu jest popędem. No i teraz to powoduje, że wprawdzie jest to niezwykle słaby efekt, można powiedzieć, że on jest nieznaczący właśnie w tym pierwszym przybliżeniu, ale jeżeli planetoida krąży 100, 1000, 10 tysięcy razy wokół Słońca i za każdym razem jest tak, że ona pochłania podczas dnia swojego promieniowanie, a potem je wypromieniowuje podczas zmierzchu czy też poranka i nocy, no to ten efekt kumulatywny będzie znaczący. W jaki sposób on wpływa na tor planetoidy? No zależnie od tego, w jaką stronę się kręci planetoida. Jeżeli się kręci zgodnie z ruchem dookoła Słońca swojego, no to wtedy ona będzie wypromieniowywała w miejscu, w którym będzie jak gdyby tylna, z tyłu w stosunku do swojego toru ruchu. No i to będzie oznaczało, że to promieniowanie będzie nieco popychało, leciutko będzie popychało planetoidę. Jeżeli planetoida wiruje odwrotnie niż się porusza wokół Słońca, no to będzie oczywiście ta siła będzie powodowała spowolnienie asteroidy i wobec tego w pierwszym wypadku przyspieszenie ruchu będzie oznaczało, że orbita planetoidy będzie rosła, będzie coraz większa, będzie się planetoida oddalała od Słońca. W drugim przypadku będzie ta planetoida migrowała, jak to możemy powiedzieć, w kierunku Słońca, czyli jej tor będzie malał. No, można powiedzieć, że to się też da jakoś policzyć oczywiście, ale już sobie zdajemy sprawę z tego, że to już nie jest takie proste, bo to zależy od bardzo wielu czynników, od tego, ile promieniowania jest pochłaniane, a ile jest odbijane, jaka jest bezwładność cieplna tego ciała. No, cały szereg różnych czynników trzeba wziąć pod uwagę, które powodują, że bardzo precyzyjna ocena tej siły jest praktycznie niemożliwa, niezależnie od tego, jak dokładne mamy komputery. Druga ważna siła, która też występuje w wypadku takich małych ciał, to znaczy jest znacząca w wypadku takich małych ciał, to jest ona jest związana z utratą masy. Czasem są to takie mikrowybuchy na powierzchni, także tak jak gdyby się otwiera krater i jakaś część materii zostaje szybko wyrzucona w przestrzeń. Czasem jest to po prostu takie jak gdyby parowanie, czyli odpływanie poszczególnych cząstek pyłu i gazu z powierzchni ciała, no ale to już zupełnie się tego nie da przewidzieć. To jest bardzo zjawisko szczególnie ważne dla komet, no bo komety składają się w dużej mierze z wody, z jakichś uwięzionych tam też gazów, pyłu, kamieni. To wszystko jest takie, czasami się nazywa kometę brudną kulą śniegu. I komety, które się zbliżają czasem bardzo mocno do Słońca, no one wtedy po prostu bardzo silnie się nagrzewają i cały czas tam są intensywne procesy tracenia materii i dlatego tor komety jest bardzo trudno policzyć w daleką przyszłość. Możemy właściwie obserwować
policzyć jej tor no, na kilka najbliższych, jeżeli to jest kometa okresowa i krąży wokół Słońca, możemy policzyć na kilka takich powrotów, ale na dużą liczbę już nie, dlatego że jej masa się zmienia w sposób nieprzewidywalny. Także te zjawiska niestety powodują, że występują niedokładności, które, jak mówię, są niewielkie. Jeżeli ekstrapolujemy tor na niedużą odległość, no chcemy policzyć jeden tor w przyszłości czy dwa obiegi, przepraszam. Natomiast jeżeli chcemy policzyć, co będzie z danym ciałem za 100 czy za 200 obiegów wokół Słońca, no to tutaj już niestety te niedokładności się nawarstwiają i coraz nam jest trudniej policzyć. Dlatego w wypadku asteroidy Bennu i innych prowadzimy oczywiście bez przerwy obserwacje. Obserwacje są weryfikowane z teorią i teoria uwzględnia właśnie te zmiany, które występują pomiędzy wcześniej policzonym położeniem a rzeczywistym położeniem. To jest oczywiście wprowadzane do programu, no i w efekcie mamy nieco zmodyfikowane prognozy dotyczące przyszłego ruchu danej asteroidy i stąd potem oczywiście zmieniamy, musimy zmienić to prawdopodobieństwo zbliżenia się do Ziemi czy też kolizji. Także to jest niestety zjawisko, które z nami będzie zawsze. No, do tego jeszcze musimy wspomnieć, że oczywiście zdarzają się zupełnie nieprzewidywalne jednorazowe zjawiska. No, na przykład asteroidy mogą się zderzyć ze sobą. Ten proces trwa też cały czas. Także asteroidy zderzają się. No i jeżeli się zderzą i akurat jakiś fragment zostanie odrzucony jakoś w ten sposób, że na przykład w polu grawitacyjnym Jowisza nagle zmieni całkowicie swój tor, prawda, pod wpływem Jowisza, bo się zbliży do Jowisza, obiegnie Jowisz w niedużej odległości i zostanie przez niego wyrzucony w przestrzeń w zupełnie nieprzewidywalnym kierunku, no to wtedy on się może nam nagle pojawić w sposób zupełnie nieoczekiwany. Nie jest to oczywiście bardzo prawdopodobne, ale takie zjawiska mogą wystąpić. Drugie również mało prawdopodobne, ale też możliwe, niewykluczone zjawisko, to jest nagłe pojawienie się komety. Przypomnę Państwu, że źródłem komet jest obłok składający się z wielu miliardów wręcz komet, które otaczają nasz Układ Słoneczny, ale daleko, daleko poza orbitami wszystkich planet. No i co jakiś czas tam właśnie jakieś oddziaływanie, jakieś zaburzenia ruchu powodują, że nagle jakaś kometa zmienia swój dotychczasowy tor i nagle nurkuje, wpada do Układu Słonecznego w kierunku Słońca, obiega Słońce, czasem nawet zbliżając się do niego na bardzo niedużą odległość i zwykle potem ucieka daleko, z powrotem wraca gdzieś tam na peryferię. Taką kometę nazywamy jednopojawieniową. No i taka kometa, jak się nagle pojawi i zdarzy się, że będzie akurat na kursie kolizyjnym z Ziemią, no to niestety może nastąpić kolizja. Przypomnę Państwu o takiej bardzo też głośnej w swoim czasie kolizji, masywnej dosyć komety, bo fragmenty, na które się rozpadły, miały po kilka kilometrów rozmiarów. Cała kometa Shoemaker-Levy uderzyła w Jowisza. Całe szczęście Jowisz ma na tyle silną grawitację, że nas uchronił. Nie groziło nam oczywiście, że ona w nas uderzy, ale no właśnie musimy być świadomi tego, że tego typu zjawisko też się może zdarzyć. No więc proszę Państwa, żeby zakończyć tę pogadankę, wszystko to zwiększa niepewność związaną z ewentualną kolizją śledzonych planetoid, no i zwłaszcza gdy chcemy ją ocenić w dalszej przyszłości. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że na razie nie znamy takiego ciała, które mogłoby w bliskiej przyszłości uderzyć w Ziemię. Czyli my, jak się wydaje, możemy spać spokojnie, bo przez najbliższe dziesiątki lat co najmniej nie powinno się nic takiego zdarzyć, to znaczy nie jesteśmy świadomi żadnego takiego ciała, które mogłoby uderzyć w Ziemię. Ale w dalszej przyszłości musimy się liczyć z tym, że w Ziemię mogą uderzyć ciała o takiej właśnie masie, jak na przykład i rozmiarach jak Bennu, czyli półkilometrowe, a nawet może większe.
I wobec tego nasze przyszłe pokolenia muszą być przygotowane na takie zjawisko. No, chyba, że jak już Państwu wspomniałem, może nastąpić coś zupełnie nieprzewidywalnego.